Wino Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kiszelewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Wino Wrocław czeka prawdziwa świetlna rewolucja. W ciągu najbliższych miesięcy w naszym mieście po zapadnięciu zmroku świecić będzie 6 razy więcej niż obecnie nowoczesnych lamp LED-owych. Taką deklarację przedstawiciele ratusza złożyli na specjalnie zwołanej konferencji. No właśnie, czeka nas potężna inwestycja dotycząca oświetlenia, doświetlenia. Zgadza się, duża inwestycja przed nami, przed miastem, modernizacja oświetlenia ulicznego, czyli wymieniamy to dotychczasowe oświetlenie, które Państwo znacie, widzicie na ulicach, oświetlenie sodowe, na nowoczesne, energooszczędne oświetlenie LED-owe. Przypomnę tylko, że do tej pory, żeby pokazać skalę naszej inwestycji, do tej pory na ulicach Inowrocławia zamontowanych zostało przy rodzaju różnego rodzaju nowych inwestycjach ulicznych 200 opraw LED-owych, a to, co jest przed nami, czyli modernizacja oświetlenia ulicznego, którą już za chwilę będziemy rozpoczynać, to będzie dodatkowych 1200 opraw LED-owych. Czyli łącznie na ulicach Inowrocławia świecić będzie 1400 opraw LED-owych. Będziemy mieli jasne, rozświetlone, a tym samym bezpieczne miasto. Jak długo mogą potrwać te wszystkie inwestycje? Od czego to zależy? Pierwszy przetarg już ogłosiliśmy na wymianę pierwszych 200 opraw LED-owych. Kolejny przetarg ogłaszamy już niebawem. Zależy to od tego, czy chociażby w pierwszym przetargu zgłoszą się wykonawcy, czy będzie to kwota odpowiadała temu, ile my środków mamy przeznaczonych na wymianę tego oświetlenia, ponieważ na wymianę tego całego oświetlenia przewidujemy 3 miliony złotych. To są środki, które będziemy mogli uzyskać z Urzędu Marszałkowskiego. Dofinansowanie w wysokości 85%. I jeżeli we wszystkich przetargach w pierwszej turze tacy wykonawcy się zgłoszą, to już w najbliższych tygodniach, miesiącach będziemy to oświetlenie wykonywać. O tym, że w zdrowym ciele zdrowy duch, przekonywali inowrocławskich seniorów specjaliści od chorób wewnętrznych, rehabilitacji, dietetyki, żywienia, a wszystko w ramach festynu prozdrowotnego pod hasłem Zdrowy Senior, który 20 września odbył się w hali widowiskowo-sportowej. Część edukacyjno-profilaktyczna była spotkaniem z geriatrą, onkologiem, neurologiem, dietetykiem, specjalistami w zakresie chorób płuc i pierwszej pomocy. Podczas imprezy można było całkowicie nieodpłatnie skorzystać z badań oczu i słuchu, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i pracy serca, poziomu glukozy we krwi, zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, a ponadto badania podoskopowego stóp wraz z poradą fizjoterapeuty. Nie zabrakło stanowiska ze zdrową żywnością, gdzie pod okiem dietetyka można było dowiedzieć się, jak przygotować sałatki podnoszące odporność i antynowotworowe, poprawiające witalność, usprawniające pracę mózgu, koktajle odchudzające. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się rozmowy z geriatrą. Nie ma osób zdrowych w pewnym przedziale wieku, natomiast sama starość nie jest chorobą i to trzeba bardzo mocno podkreślić. Starzenie się naszego organizmu jest procesem długotrwałym, wielofazowym, przede wszystkim nieodwracalnym, postępującym i nieodwracalnym. Powiedzmy, że właściwie nasz organizm zaczyna się starzeć już po 30 roku życia. Mówimy o starości już w wieku 65 lat, prawda? Wyróżniamy kilka okresów starości. Jest to starość wczesna, starość późna, długowieczność. Każdy z tych okresów starzenia się charakteryzuje się inną specyfiką, innymi chorobami, jak również innymi problemami związanymi z nie tylko z ze stanem zdrowia pacjenta, ale również z stanem funkcjonalnym, ze stanem psychicznym, jak również ze stanem, z takim statusem społeczno-ekonomicznym. Naszym takim podstawowym zadaniem jest spojrzenie na pacjenta całościowo. I wiadomo, że ten pacjent, który ma 65 lat, będzie wymagał mniejszej pomocy niż pacjent w wieku 80 lat. Jest to również senior, ale jednak z różnymi, zupełnie innymi problemami dotyczącymi całego organizmu. W ostatnią sobotę lata w Inowrocławiu już po raz 17 odbyło się wielkie święto tolerancji, integracji i rehabilitacji. Zawodnicy z całego województwa, reprezentujący zarówno domy pomocy społecznej, jak i warsztaty terapii zajęciowej, wzięli udział w integracyjnej spartakiadzie osób niepełnosprawnych, która odbyła się w hali widowiskowo-sportowej. Impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria tradycyjnie już miała formę konkursów sportowo-sprawnościowych. Zawodnicy rywalizowali w kilku kategoriach odpowiednio przystosowanych do stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności.
Organizatorzy przygotowali również dodatkowe atrakcje, takie jak badania profilaktyczne, szkolenie z pierwszej pomocy, malowanie twarzy, grę miejską, konkursy z nagrodami i występy artystyczne, zarówno w wykonaniu przedszkolaków z muzycznej krainy, jak i zespołu seniorów z Rojewa. Muszę powiedzieć z satysfakcją, że cieszymy się, że możemy sprawić radość takiej dużej ilości niepełnosprawnym. W tym roku startuje 233 zawodników, 34 jednostki organizacyjne. Mniej więcej jest to na takim samym poziomie jak minione spartakiady. Także zainteresowanie trwa nadal. Oni cieszą się, przejmują się bardzo. Przed chwilą miałam taką sytuację, że nie mogą znaleźć, bo sędziowie wprowadzili zmianę, że kobiety startują na małej sali, a mężczyźni na dużej. No i zmartwieni, że oni tam poszli, a tam są kobiety, że już nie będzie startował, także bardzo chcą. Tym bardziej, jeżeli widzą te medale, więc oni na to czekają. Przypuszczam, że każdego roku docierają do Was bardzo pozytywne sygnały, gratulacje, podziękowania, ale czy zdarzają się też uwagi, na przykład jakieś sugestie, żeby wprowadzić coś innego? Owszem, to znaczy no, w tej chwili problem jest trochę, jeśli chodzi o wolontariat. Porównując minione lata, jest mało wolontariuszy. Nie wiem, z czego to wynika, czy po prostu dlatego, że jest więcej tych imprez i są gdzie indziej zajęci, bo na początku myśmy założyli, że na przykład każda jednostka ma swojego wolontariusza jako opiekuna. Wtedy to ułatwia danej jednostce, że oni wiedzą, gdzie mają pójść na posiłek, gdzie mają... Oni są niezorientowani też, jeśli chodzi o halę, gdzie coś się znajduje. I wtedy, jeżeli mają swojego opiekuna, jest to łatwiej. Natomiast, no niestety, na tak dużą grupę udało nam się pozyskać 20 wolontariuszy. To jest trochę za mało, jak na taką dużą imprezę. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, czyli popularna budowlanka, obchodziła swoje święto Dzień Budowlanych. W czasie uroczystości przypomniano postać patrona szkoły generała Władysława Sikorskiego. Zainaugurowano również współpracę ze Szkołą Podstawową w Parchaniu. No, trzeba powiedzieć, że dzisiejsza uroczystość to też ważne święto dla Waszej szkoły. Tak, nie ukrywam radości z tego, że podjęliśmy takie już jak co roku wyzwanie połączenia trzech właściwie jubileuszy, bo pierwszy to jubileusz odzyskania niepodległości, drugie to święto patrona szkoły, generała Sikorskiego, no i trzeci Dnia Budowlanych. I właściwie wszystkie te trzy święta, trzy rocznice właściwie ze sobą bardzo dobrze współgrają, ponieważ niepodległość, patriotyzm dla generała Sikorskiego była właściwie nadrzędną wartością. A był on również, co warto podkreślić, inżynierem budownictwa. Także nasza szkoła nie bez przyczyny nosi jego imię i staramy się dbać o jak najlepszy wizerunek tej szkoły, ażeby potwierdzić właśnie, że w szkole kształcimy młodzież w duchu wychowania patriotycznego, obywatelskiego, ale również i zawodowego. Dzisiaj dużo właściwie działo się związane było z postacią generała, bo zaproszeni goście wspominali te wszystkie zdarzenia, które wokół generała odbywały się, jak również była prezentacja multimedialna z pogrzebu generała Władysława Sikorskiego, ale również chciałabym to podkreślić, podpisaliśmy współpracę, może nie tyle podpisaliśmy, tylko uściśliliśmy kierunki współpracy ze Szkołą Podstawową w Parchaniu, która również nosi to imię. Ta współpraca, ona już była, ale chciałabym, żeby ona miała bardziej wyrazisty obraz. A również wspomnienia pani Sikorskiej, dyrektora Muzeum Kasprowicza, ubogaciły naszą młodzież w pewne informacje. Ta druga część natomiast, święto budowlanych,
Takim moim zamysłem właściwie od początku, kiedy zarządzam tą szkołą, było, ażeby szkoła była takim ośrodkiem właśnie myśli budowlanej i społeczności budowlanej. I to święto, które dzisiaj jest już kolejnym świętem w duchu właśnie obchodów Dnia Budowlanych, podkreśla te moje plany, chęć realizacji i wsparcia ze strony grona pedagogicznego, jak i również uczniów i rodziców, ażeby szkoła stała się takim ośrodkiem właśnie, gdzie tutaj będą się skupiały te obchody budowlańców, gdzie ta myśl budowlana będzie trwała, ponieważ szkoła ma bardzo duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o kształcenie w kierunkach budowlanych, co sobie i innym życzę, ażeby ona się rozwijała jak najbardziej ku zadowoleniu potrzebujących i ludzi, dla których budownictwo jest bliską im branżą. Po części oficjalnej ruszyła część rekreacyjno-edukacyjna, połączona z otrzęsinami pierwszoklasistów. Uczniowie budowlanki musieli zmierzyć się z różnymi konkurencjami sprawnościowymi, w których liczyła się koordynacja, koncentracja, ale przede wszystkim dobra zabawa. W tajemniczym ogrodzie odbyły się warsztaty ekologiczne na temat powietrza oraz możliwości zapobiegania jego zanieczyszczeniom. Przy pomocy zabaw badawczych i eksperymentów dzieci szukały sposobów na zobaczenie powietrza, omawiały z prowadzącym jego właściwości oraz sposoby eksploatacji. Podczas warsztatów można było dowiedzieć się, czym jest smog i skąd się bierze, jakie są konsekwencje spalania odpadów, a także co należy zrobić, by skutecznie ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. Wyjątkowe zajęcia poprowadził przedstawiciel Świata Przygód z Łodzi. Temat czyste powietrze, no oczywiście jest bardzo szeroki. Żeby przekazać ten temat dzieciom, druga, trzecia klasa szkoły podstawowej, oczywiście nie możemy zarzucać ich samymi suchymi informacjami. Trzeba to wszystko oczywiście ubarwić w doświadczenie, w pokazy, ponieważ inaczej się nie skupi uwagi dzieci na przedstawianiu zwykłych faktów. Są doświadczenia, pokazuję doświadczenia, jak wygląda smog. Pokazuje doświadczenie, jak można rozpoznać własnym narządem węchu jakość powietrza. Mamy słoje, w których jest spalany gaz, jest spalane drewno, spalany papier i dzieci noskami swoimi próbują właśnie to powietrze powietrze w tych słojach odróżnić. W powietrzu oczywiście jest bardzo dużo, może być zanieczyszczeń, szczególnie jak zbliża się ten okres jesienno-zimowy, no już podobno w przyszłym tygodniu ma być. Poznamy to właśnie, że zbliżył się okres po zmianie jakości powietrza. Mamy do dyspozycji własne noski, mamy do dyspozycji obserwacje związane tam z wyglądem samego powietrza, z zasnuwaniem właśnie przez smog to powietrze. Możemy obserwować porosty tak samo w najbliższej okolicy, ich wygląd, ich wielkość. Też to świadczy o jakości powietrza, wielkość porostów. W miniony piątek przed klubem Kopernik odbyła się specjalna impreza. Festyn miał uczcić zakończenie lata oraz 40-lecie klubu. Nie mogło zatem zabraknąć urodzinowego tortu. Organizatorzy zadbali też o atrakcje dla dzieci. Przed klubem pojawili się specjaliści od dobrej zabawy, czyli znakomity duet Rupert i Rico. Kolorowa para zaserwowała najmłodszym porywającą imprezę, pełną tańca, dmuchanych baniek czy wybuchających kolorów. Na najmłodszych czekały też dmuchane zamki. Dodajmy, że Klub Kopernik to placówka, która na co dzień prowadzi dla mieszkańców kilkanaście sekcji i kół zainteresowań, od plastycznych przez taneczne po wokalne. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie klubu i na Facebooku. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.